Dzień dobry wszystkim. W ten deszczowy dzień, Simsowy w sumie też chyba deszczowy, bo gdzieś tam popadało. Z tej strony Eliien i oczywiście jesteśmy w poniedziałki z naszymi Simsami w odsłonie trzeciej. No i tak, co my tutaj mamy? Po pierwsze, Alicja źle się czuje, bo jest po prostu głodna. Po drugie, Booker nam tutaj wstał, ale ja Bookera położyłam, żeby się zdrzemnął. Tylko że chłopak zaspał mi, więc od razu to zrobimy. Po trzecie dzieciaczki jeszcze śpią. Po czwarte, dałam koniom tutaj, żeby się ogarnęły. Po piąte, no kotek to kot, coś tam będzie sobie robił. Może damy mu, żeby zjadł po prostu, bo jest głodny też. Jedz z miski. Pieseł też coś tu będzie robił ciekawego, też po prostu sobie zje. Żeby było ciekawiej, nie jesteśmy sami w naszym domu. W naszym domu jeszcze jest jakiś pan, który po prostu sobie tutaj jest, który nie ma nóg, pewnie ma jakieś buty zbagowane. Ja nie znam tego gościa i wkurzamy to, że on tutaj jest. Pływa w deszczu. No zobaczcie, no, na spacji niechcący. Pierwszy moczył nogi, których nie ma, a potem, no masakra. Więc będę musiała go wyprosić. Poza tym, moi drodzy, zrobiłam wreszcie naszym koniom stajnię. Taką porządną stajnię, że mogą sobie obydwa po prostu w niej przebywać. Ustaliłam im miejsce ulubione do spania. Tutaj śpi Odpał, tutaj śpi Lloyd. Tak wiecie, tak akurat się ułożyło. Mają tutaj też sianko, więc mi to rozrzucę. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś przeszkadzało. Tutaj po prostu je położę w chodzeniu. Przepraszam, ale jest naprawdę zamulony dzień, straszliwie. Deszcz pada troszeczkę i naprawdę jest sennie. Tu na razie przystawiłam im też tą chopkę, ale ja myślę, że będę tą chopkę stawiać gdzieś indziej na pewno, bo tutaj no nie może stać za bardzo. Poza tym kurczęta nam wyszły z gniazda, mamy 3 prezenty do odebrania. Także zaraz je przyjmiemy. No i co, no i Booker dzisiaj chyba miał iść do pracy, z tego co pamiętam. Tak, Booker dzisiaj pracuje, więc się chłopak ogarnie. Co on tu ma dobrego? Ale mi tu muli troszeczkę. O, niedobrze. Nastrój, charyzmę, jeszcze nie wkoksał jej. No i fundusze. No fundusze widzę, że tutaj bardzo kiepsko i widzę, że tutaj w ogóle kiepsko wszędzie, bo nam się obniżył wskaźnik. Także trzeba będzie te fundusze ogarnąć. Troszeczkę mi muli, nie wiem zupełnie czemu. Użyj, umyj ręce, umyj zęby. Popraw wygląd i coś zjesz. Myślę, że zdąży coś zjeść. Zjedz resztki. Naleśniki z owocami winogrona. Przyjmiemy prezenciory. Dobra. Dominisiak, otrzymałeś aż prezent. Dobra, Dominisiak, dawno Cię nie widziałam. Przyjmuję. Otrzymałam stereo. Okej. Okay. Stereo zawsze się przyda. Tak, chcę się odwdzięczyć. Tak, Tobie. No, ten piękny zielony jak zwykle. Prezencik. Nie piszę nic, żeby się nic nie zbagowało mi. Żeby się nic nie wysypało. Dobra. Od Pusia i Frania dostaliśmy znów 2 prezenty. Pusia i Frania jest bardzo hojną osobą. Dostaliśmy obrazek, o, i on nam się przyda. Tak chcę, tak Tobie, tak zielony i tak tutaj ten i tak, o, tak chcę, dobra. No i Pusia i Frania nas jeszcze raz pozdrawia. Dostaliśmy worek pieniędzy, no proszę. Dobra, dostaliśmy worek pieniędzy. Tak chcę, tak Tobie, tak zielony jak zwykle, bo tu są jakieś same eliksiry, gdybym miała jakiś inny, to bym oczywiście ten inny dała. Tak, tak, ten, tak właśnie ten, tak Tobie, tak, 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 tak. Mamy 5700, dlatego że po prostu ja wzięłam po prostu no tą stajnię, którą zrobiłam. Więc nam się trochę pieniążki wykruszyły. Tu Kiciek zapał żółwia, więc do tego żółwia sobie tutaj go umieściłam. I on sobie tutaj łazi. Także tak. Dobra, Alicja sobie tutaj śpi jeszcze. Ogólnie to my mamy w ogóle, wiecie, jeden dzień, aż nadejdzie jesień i to nie jest zbyt fajne. I to nie jest zbyt fajne, nie podobywuje mi się to niestety. Co temu kuniowi brakuje? No, on się musi wyspać. On się musi wyspać. Dobra, jest 6:01. O, proszę bardzo, bardzo ładnie. Dzieciaczki wstają. Super, super. Nauczone. Trzeba wstać. Dobra, nie. Pościeli łóżko. Zmienisz sobie strój, chłopcze. Zmienisz sobie strój. Na co dzień. Myślę, że coś takiego sobie założysz. Muszę je ogarnąć. Nie ogarniałam ich wcześniej, także I'm sorry. No i tak, wiecie, tak to jest. Czasem ogarnę, czasem nie ogarnę, ale ale o tyle jest dobrze, że zmieniłam Alicji strój. Tak jak prosiliście, strój został zmieniony, że mnie się nie mogę puścić łóżka. Teraz będę mogła. Tak, proszę bardzo. Tak jak prosiliście, zmieniłam strój Ali. Dzieciaczkom jeszcze strojów nie zmieniałam, dlatego że uważam, że po prostu one mają te 3 stroje i mogą chodzić naprawdę co chwilę w takim samym. Pomyślałam też, że jeżeli będę zmieniać, to będę zmieniać tylko jeden strój. Następnego tygodnia jeden strój, następnego tygodnia jeden strój. A dopiero potem będę zmieniać na przykład znowu ten pierwszy. Jeżeli będę zmieniać faktycznie w tygodniu, bo nie zawsze mam na to czas po prostu. Jedz resztki naleśniki z owocami winogrona. I jedz resztki naleśniki z owocami winogrona. O ile jeszcze będą. Jak nie, to zjedzą płatki. Po prostu. No i tak, teraz mamy priorytety, bo Alicja, ja chcę już ją ogarnąć, jeżeli chodzi o ciążę, czyli trzeba po prostu wziąć i, dobra, są jeszcze winogrona, znaczy naleśniki, wziąć i ogarnąć jej po prostu, wiecie, tą jazdę konno, zapiszę się na ten, na co się zapiszę, powiedzcie mi. Jako ta żokejka i potem możemy, wiecie, no będzie miała karierę, to możemy w sumie już jej to jakoś tam ogarniać, bo no, podczas ciąży może nie będzie jakoś tam za bardzo jeździć tą konno, bo nie może, ale teraz po ciąży już będzie mogła, więc automatycznie właśnie tak chcę. Booker, wszamałeś, to posprzątaj. Ale myślę też, słuchajcie, że mogłabym po prostu wziąć i zrobić tak, że zapisać ją na kurs jazdy konnej. Może by to było dobrym rozwiązaniem. Booker, kiedy ty masz samochód dowożący cię do pracy? Boże, popsuła się nam zmywarka. Super. Trzeba ją tego naprawić, w sensie, wiecie, no. No co jest? To może nie zmywarka się popsuła, tylko coś innego. Nie wiem. No, Booker napełni miskę bardzo ładnie. A przecież Booker nie ma pracy. A, zaczęłam się za 2 godziny. Chyba ma od 9, no dobrze. Dobrze, no to w sumie nawet lepiej. Bookerzu, co robisz? Nie będziesz łączył dyskoteki. Będziesz od rana tutaj rozrzucał sianko. Dobra, dzieciaczki już się ogarniają. No i proszę bardzo. Da radę. Tam jest duży, ale jakoś tam dają radę. A właśnie słyszałam, że lampki wracają do mody, że są modne teraz. No, to w sumie nawet nieźle, bo lubię lampki. Ostatnio właśnie widziałam, byliśmy w Zoe, widziałam fajnie oglądaną dziewczynę z lampkami w roli głównej. I co ja zrobiłam? Ale ja jestem Polek. Gdzie jest ta limuzyna? Limuzyna. Czego ona tak dziwnie stoi? Po co boka łuża? Serio? Nie komentuję. Jedź do pracy białą limuzyną. Nawet ładnie właśnie to rozrzucił tu, gdzie chciałam. Alicja wstała, więc Alicja natychmiast sobie pójdzie zjeść śniadanko, przecież podać śniadanko. Ach, zjemy sobie resztki od razu. Bookerzu? Bookerzu, co ty robisz w ogóle? Gdzie ty się pojawiłeś? Wow. Bookerz znowuż nie może iść do pracy. Och Boże kochany, biegaj nago, nie. Zmień strój. Kariera 1. No nie, że deszcz pada, tylko zmień strój. I raz zajmowanie do pracy. Coś robić musi. Ach, bądź tutaj na tym zakrętem, dobra. Bookerzu, biegniesz? Biegniesz. Dzieciaczki biegną. Ile mamy czasu? 23 ponad, to w sumie jeszcze mają czas. Do 30 ich sobie zjedzą, a potem będziemy się ogarniać. No tutaj jakieś lody jeszcze stoją. Pewnie już zepsute. No zła, no dobra. Ale co teraz posprząta? Misiaczku, nie sprzątaj po sobie. Bardzo fajnie, że posprzątałeś, ale nawet po nim, po siostrze. A mam nadzieję, że zdążę do szkoły. Ale oczywiście ogarnię Haciorę, no i oczywiście będę chciała właśnie, będę chciała nią pojeździć konno. Szybko do szkoły! Biegnij! Biegnij, 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 biegnij! Run, Forest, run! Come on, come on, come on, come on, come on! Nie zdążysz, no! Masz 7 minut. Ja wiem, no. Trzeba po prostu hopkę hopnąć, a nie. Nie patrzcie, nie ma tego. Zdążył, nie ma dachu. Dobra, Alicjo, stop, dobrze. Alicja posprząta tutaj. Posprzątaj. Alicja, co my tu mamy w ogóle? Co to jest? Liść klonu. Liść klonu, słuchajcie. 0S, proszę bardzo. Dobra, Alicja tutaj, słuchajcie, sobie weźmie. Mogę to wyczyścić? Nie. Czyli my mamy w ogóle tutaj śniadanko. Mamy jeszcze jakieś tam śniadanko, dobra. Więc Alicja wyniesie śmieci. Posprawdzamy sobie każde tutaj nasze piękne rzeczy. Czy są czyste, czy są nieczyste. Bo coś nam się tu kiedyś zbugowało i dlatego sprawdzam ręcznie. Ale tak, każdy łóżka mniej więcej pościelił. Więc w sumie to nie potrzeba jakoś, wiecie, no specjalnie. Łóżka każdy mniej więcej pościelił, więc jakby no... Jest porządek. Przebuj. Ach, tu się coś zepsuło. No dobrze. Napraw, wezwij technikę naprawczego. Wyczyść do połysku. O, Facebook. Nie przewidziałam tego, że możemy tutaj Facebook pstryknąć. Po czym po prostu wytrzemy kałużę. Po czym zrobimy pranie. Możemy do suszarki. Alicjo, speed! Dobra. Okej. Ale gdzie ty jesteś? Boże, jakiego ma speeda. Co robią konie? Koń sobie biega, drugi koń sobie śpi, więc ja mu już tu spanie przerwę, niech on się daje. Po prostu. No, ćwiczenia ma złe i w ogóle jest niezbyt fajne, ale spoko. Teraz mu się to ogarnie. Zium. No, teraz. Fajnie jest ten kwiatek w sumie. No, bo chciałabym jej... Może pójdziemy właśnie na kurs umiejętności jazdy konnej i ona w tym momencie ten 9 poziom wbije. Byłoby fajnie. Bo mówię, to by się od razu pojechało do urzędu i ją zapisać na ten, jako samo ten zatrudnienie. No byłoby zacnie po prostu. Piątaj. Tu jest czysto? Czysto. Dobra. Szuruburu. No ale mam 11, więc w sumie to już zaraz będzie obrobione. No, napiszcie mi, co robiliście w majóweczkę. My w majóweczkę byliśmy po prostu w zoo. Jezus, Ala! Ogarnij! My w majóweczkę byliśmy po prostu w zoo. W Łodzi. No. I było całkiem zacnie, powiem wam szczerze. Mi się bardzo podobało. Także... Powiedzcie, co wy robiliście ciekawego. Dobra, Alicja, zmienisz sobie strój w ten, który żeśmy dzisiaj zrobili. Było bardzo ciekawie, spędziliśmy bardzo miło czas z moim lubym. Tak wygląda Alicja dzisiaj. Mamy na sobie... Alicja, podejdź tutaj gdzieś bliżej, bo ja nie mam jak cię tutaj pokazać. Mamy na sobie kurteczkę. Uwaga, to będzie... to będzie outfit of the day. Mamy sobie kurteczkę z bluzeczką, taką ładną, fajną, ponieważ jest trochę chłodno. Takie sobie rureczki z takim fajnym, śmiesznym zakończeniem. Tutaj. I do tego zwykłe obcasy, takie fajne, takie sandałeczki, trochę letnio. No, myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Makijaży nie zmieniałam, ale sama mi się nie chce bawić te wszystkie makijaże na razie. Także... Tak trochę z tej strony źle to wygląda, bo jak tak stoi, to tak wygląda to tak trochę ciekawie, ale w sumie nie, chyba nie jest źle. A teraz w tych obcasach pójdziemy na konie. Teraz w tych obcasach pójdziemy na konie, tylko że ten koń mi się tutaj nie ogarnął chyba jeszcze. Koń. No ten koń mi się nie ogarnął, więc Lloyd, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Więc ona po prostu dosiądzie sobie tego naszego staruszka. Musimy żółwia nakarmić, bo nam zajdzie. A czego tu nie możesz nam zrobić, moja droga? Hydrauliczko. Okej. W ogóle nie masz co się ubrać? Boże, jakie nie mają bagi tutaj, masakra. Będziemy jeździć konno w deszczu, no trudno. Ach, ten koniec... Stop. Ty go przede wszystkim opieka, czyść kopyta, opieka, szorkuj. No raz. Ta kurteczka jest fajna w sumie. Znaczy ogólnie fajnie wygląda to w tym stroju. Źle nie jest. Gość, wypierdzielaj mi z mojego basenu, do cholery jasnej, no. Ja pierdzielę. Czepnął się, kurdej. Pranie nam się wyprało, ale spoko, za chwilkę będziemy ogarniać pranie. I teraz, moja droga, możesz dosiąść naszego konika. W obcasach. A co? Co to tam obcasy? Trzeba umieć. Trzeba umieć jeździć w obcasach. No, dawaj, daj. Iha. O, no oklep w sumie pasuje. Dobra, teraz damy sobie na mapę. Damy sobie na nasz ośrodek jeździecki, który jest gdzieś tutaj. Gdzieś był sobie ośrodek jeździecki. Tutaj jest. Regionalne tereny konne. Nie, to nie to. Tutaj jest ośrodek. Weź udział w kursie dziecinne jeździectwo 500. Sprzedaj konia. Nie. Reprodukuj konia. Myślę, że powinniśmy móc już w sumie chyba, albo nie możemy. Nie wiem, jak my tam patrzyliśmy. Proszę bardzo, kup konia, to jeszcze nie teraz. Potem dziecku zrobimy konia. Boże, zrobimy konia. Tego konia kupimy. No to lecimy. No i co? Może nie możesz przejść? Możesz, dobra. Naucz się jeździć. Booker ma okazję mnie... Nie. Żadnych nielegalnych pieniędzy. Leć, ale leć! Ależbym sobie pojeździła konną. Ja cię nie mogę. Ale ta oferta za 260 zł nie pasuje mi. Wybitnie mi nie pasuje po prostu. Przydałoby się jakieś picie. A no tak, bo dzisiaj przecież dzieciaczki są na wycieczce do, chyba to było na cmentarz, czy do policji? O, do policji. No tak. No spoko, 2000 zarobił, nie jest źle. Z drugiej strony trochę mało jak na co 2 dni w tygodniu. No ale dobra. Ala, bierz udział w kursie z dziedziny. No raz, koń. No. Czy Ala nie może tam wejść z koniem? Aha. Dobrze, no to. Chociaż się przejechała. Loj, co ty możesz zrobić, Loj? Przywiązać się nie możesz. Dobra, co ty możesz zrobić, koń? To nic nie ma dla koni, no. A dam mu wolne kopyto. Booker idzie do domu. Właściwie w tym domu to już jest. Bookerzu, jak już tutaj jesteś, zbieraj jaja, nakarm kurczaki, zbieraj jaja, nakarm kurczaki. No właśnie, właśnie niedawno oglądałam o fabryce kurczaczków po prostu. Wylęgarni tak zwanej. O Boże, na taśmach są po prostu przesuwane jak martwe rzeczy. Martwe rzeczy. To jest tragedia dla mnie. Jakby człowiek nie mógł tego robić jakoś humanitarnie. No niestety. Dobra, Booker zebrał ileś tam jajek. Bookerzu, pokaż, ile to masz tych jajek tutaj, poza tymi, co masz do sporku. A w tym tutaj naszym pięknym ekwipunku. Dziewięć. Dobrze, no to 14. Ale nie, tak nie, jak to wszystkie. No, już lepiej. Zawsze to jakaś kasiora. No i nakarmi kurczęta. No i Booker będzie szedł dalej ogarniać charyzmę. Dalej będzie ogarniał charyzmę. Ćwicz przemowy. Alicja, ten. Lloyd, co Lloyd robi? Biega gdzieś w koło. Ten też tutaj biega. Mogłabym w sumie zrobić tak, żeby on sobie poćwiczył tutaj na tej hopce. Ćwicz skoki. Bo on skoków właściwie w ogóle nie ma. A bieganie to on sobie zrobić z czasem. No. Stary ten koń. Ja bym chciała kupić jakiegoś młodego konia, to mogłem go od razu szkolić, nie? No tak w sumie, wiecie, no nie wyszkolę tego konia tak, jak bym chciała. Cześć, pies. O, się pies zaczepił. Daj nam krok psa. Nie, no kurde! Pieseł, wyjdź. No, co ty mi tutaj robisz? Przeszkadzasz mi tutaj w pracy. No, grzeczny pieseł. No i teraz pytanie, czy Alicja dostanie te, wiecie... O, tu jest nasz Lloyd, super. Dostanie ten punkcik do tego, czy nie dostanie. Jakby dostała, to owszem, pójdziemy teraz się zarejestrować. A jeśli nie dostanie, to trzeba będzie w niestety pojeździć, no. W deszczu, który właśnie przestał padać. No nice. Lloyd sobie kłusuje. Że chcę swoją wiedzę, super, bardzo ładnie. Tak, nie dziękuję. Świetnie się spisuję w szkole, udało się dostać do grupy najlepszych, bardzo mnie to cieszy. Otrzymał nagrodę, no proszę, fajnie. Bawił się świetnie na wycieczce szkolnej, też mi się podoba. No, fajnie, damy sobie ten Booker 5-0 dla jaj. Lena natychmiast wypuśćcie z celi. O, miłego pana policjanta. Dobrze zrobiłaś, dobrze. To będziesz go wypuszczać. Patrzcie, no nie zyskała tego. Cholewka jasna, no. No niedobrze. Dobra, musimy dosiąść Lloyda i po prostu pojeździć. Myślałam, że może nie jest w stanie, wiecie, dosiąść. Wbić sobie ten punkcik, no niestety. Chyba że można się kursować codziennie, więc bym spróbowała następnego dnia. Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze, bo nie chodziły te kursy. Znaczy chodziłam, ale bardzo dawno temu. Nie pamiętam po prostu. No nic, co zrobimy, no po prostu jest godzina 16:14, nie będę teraz tego ogarniać, po prostu wybierz się na przejażdżkę, oczywiście galopuj. Dobra, ona odrabia lekcję, mimo tego, że byli w tym, o jak słodko, moje kochane dzieciaczki mądre, mimo tego, że byli wiecie, na wycieczce, to i tak odbę lekcję. Ja jej to usunę, bo nie chcę mi się tego zbierać. A nie chcę, żeby ona miała z tego powodu kłopoty, typu jakieś, nie wiem, nastrój zły i tak dalej. Moje kochane mądre dzieciaczki. Alicja musi ogarnąć swoją jazdę konną. Mało ma tej, kurde blade. Ach, no cóż. Niestety. Cześć koń. No, odrobią sobie lekcje i pewnie, wiecie, coś zjedzą, ogarną się. Pobawią razem może. Na dworze. A szybko, łatwo im to idzie. Bardzo fajnie. No ten konik tutaj widzę sobie ćwiczy. Nawet dobrze właśnie. Lenka już jest ogarnięta, jeżeli chodzi o lekcję. No co ona może robić? Ona przede wszystkim to zrobi tak, że tego pana wyprosi, jeżeli ten pan tu jeszcze jest. Nie, tu jest pieseł. Chyba go nie ma, no nie wiem. Co oni mogą tu robić? Na dworze w sumie nic nie mają, to jest ten problem. Ale może im po prostu jakąś huśtawkę chociażby. By się pohuśtali, odpoczęli, ogarnęli. Mama te pieniądze. W sumie po prostu jakąś huśtawkę. Czekajcie. Chociażby tyle, nie? No bo tak trochę głupio. Tu nic nie mają ciekawego. Nie chcę tego, nie chcę tego. Dobra. Są jakieś misiaczki, ja nie chcę misiaczków. Może, o, proszę bardzo, możemy to postawić. Niech sobie pograją w klasy, na przykład przed domem. Proszę bardzo. Tak wiecie, żeby mieli coś robić jednak w tym, nie? Na podwórku. To by to może być dać im. Nie wiem, nic ciekawego. Pranie. Dlaczego nie mam w ogóle prania? Czemu ja tego nie mam? Przecież to miałam mieć. No lol. Przecież to powinno być od razu. Proszę państwa. Ja to na razie rypnę tutaj. Tak po prostu przed domem. Powinni to dawno mieć, ten sznurek. Bardzo go zresztą lubię, taki jest, wiecie, taki realistyczny. Piasek, co oni tu mogą mieć z piaskownicy? Czy oni mają daleko do plaży? Daleko mają do plaży. No, damy im tu jakiś piasek. Trochę koło kur, ale nieważne. Nieważne, że to jest konkurs, wszystko jest na jednym. To nie jest istotne. O, proszę bardzo, możemy dać im tutaj takie cosik. Niech się bawią. Niech się bawią. Siaczki. Moje. O. Mamy huźdawkę, więc huźdawkę położymy sobie tutaj. Ja to pewnie jakoś przemebluję. Także no stres. A teraz, żeby się mogli pobawić, to tam im takie coś, o. Proszę bardzo. Młody, ile zostało do końca lekcji? No, tylko troszkę, dobra. To ona sobie tutaj baw się tym, huśtaj się łzy. Baw się przedstaw. Nie, podejdzie sobie tutaj. Czekamy sobie na tego małego, żeby sobie ogarnął się z lekcjami. No Boże, czy ona właśnie przyszła pod koniem? Serio? Lenka. A, dobrze, obejrzyj nowy obiekt, super. Podoba mi się. Trolololo. Nie, 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 na razie nie będziesz czytać. Daruj sobie. No szybciej, Brian, szybciej. Huśta się łzy, Brian. Alicja, jeździsz, widzę tam mostro. Nie wiem, co to ma znaczyć, czy to się raczej kwalifikuje pod tej. Jej, jakie fajne, czy bez. Co to ma być? No, nie wiem, powiedz. No i co? Nie wejdziesz na to? Nie wejdziesz. No, huśtać. Kochani. Ui, jak słodko. Powinniśmy zabrać zabawale. Ale mi się nie chcą nimi dwoma iść tam plac zabaw i tak wiecie, jeden później dojedzie, drugi wcześniej, zanim pojedziemy tam. Pierdo. Alicjo, jak tam twoja umiejętność? Połowa, o wasz. O wasz. Masakra. No, fajnie. Fajnie to wygląda. Koń dalej uparcie ćwiczy. No dobrze. W sumie nawet nieźle. Dobra, koń. Dobra, z tymi ćwiczeniami już. Weź się tutaj wypróżni. Usiądź tutaj. Nie mogę? No, no trudno, jak nie mogę, to nie mogę. Nie mogę tutaj, o. Też nie mogę, siusiaj. Nie będziesz czekać koło dzieci, więc zrobimy ci tak. Jedz siano. Napij się, pij. O, proszę. Koń zyskał poziom 5, bardzo ładnie, akuratnie. Potem damy mu siusiaj. No i potem zobaczymy, co tam będzie ogarniał się. Jest godzina 19:16, więc Alicja w sumie też mogłaby już do domu po prostu wrócić. Bo ma też kawałek do domu. Mamy jednak tego. Nie wiem, co było, ale to mi się nie podoba. Co tu jest w ogóle? Jakiś klub? A, jasnota, ciemnota. To fajny klub jest. Galopuj. Dobra, dzieciaczki sobie zjedzą obiadek za chwilkę. O, telefon dzwoni do mnie. Spoko, odbiorę. Odbierz telefon. Lenka pójdzie sobie coś zjeść. A to może być tak, Lenka pójdzie. Napełnij jedzeniem 15. Napełnij. Nakarm. Napełnij jedzeniem 15. Tu nie będziemy uzupełniać niestety. Po czym sobie zje. Nie bardzo wiem, co może zjeść, no ale cóż. Alicja, cel, zbierz wymagane obiekty. O, nie, nie chcę. Nie chcę tego samego, bez sensu. Alicja już jest prawie w domu. Młody sobie... No nie, nie jest prawie w domu, myślałam, że jest prawie w domu. Młody sobie weźmie... Wiecie co? Booker zamówi pizzę. Booker zamówi pizzę, bo ja tak chcę. Ale wiecie, jest środa. Czemu nie w sumie? Gdzie on ma taki smartfon? O, do usługi. Zadzwoń po usługi. Ale coś nie chce gotować, więc może w sumie Booker sobie, wiecie. Młody, co młody może zrobić? No nie bardzo ma co zrobić, no. Młody może ewentualnie, jeżeli się da. Jeżeli się da. Nie, nie może wyczyścić. No to włączy sobie TV-ka. Ogląda telewizję. To samo zrobi młoda. Pizza, ośrodek adopcyjny, nie, majster, nie. Matko, ile tych usług tu mamy? Pokojówka, co? DJ, ja nie jockey, magik, ja już widzę, co chcę. Piosenkarka, piosenka, sztama, akrobata, loka. A dlaczego nie mam pizzy? No przecież jest to pizzy, boże. No to ładnie widzę, że zobaczcie. Pokojówka. Magii 400, nie? Akrobata. Lokaj 1200 za tydzień. Myślałam o lokaju, ale my w sumie potrzebujemy lokaja. My w sumie nie potrzebujemy lokaja, więc jakby wiecie. Nie jest to nam konieczne do życia. Booker sobie też obejrzy. Jej, o, mam osiągnięcie. Naprawdę. Fajnie, dobra, fajnie, okej. Okay. Dobra. No ja oczywiście zejdziesz z konia, no ma tam jeszcze trochę, słuchajcie. Trochę musi jeszcze dokoptować sobie tej umiejętności, więc myślę, że w przyszłym odcinku. Jeżeli da się wziąć kurs, to oczywiście weźmiemy kurs. Dobra, damy już koniowi spokój. Ala sobie też pójdzie obejrzeć telewizję. Rodzinnie spędzamy. Konio się ogarnie po prostu. Czyli konio sobie zje sianko. Tak jak myślałam, ten koń coś zjadł to sianko. Zje sianko, pi... Siusiaj. A, nie muszę. Dobra, no spoko. A, nie. No i oczywiście pójdzie się zdrzemnąć. Tamten też się pójdzie zdrzemnąć. Będą konie ogarnięte. Boże, jak lubię Simsy. Dokładnie, że to do gier mnie ciężko przekonać, ale jak już ktoś mnie przekona do gier, to tą grę bardzo lubię. No, na tyle lubię, że wiecie, że gram w nią coś długo. Więc ogółem to tak, no. No nie wiem, czy jest sens zdobyć obiekt na nazwie. Dobra, zdobędziemy. Nie wiem, czy dobrze zdobędziemy. Tudzież będziemy trenować, dobrze. Nie wiem, czy jest sens w ogóle, żeby on tutaj nie szedł już spać, bez sensu trochę, więc on też nie będzie szedł jeszcze spać. No, także jeżeli chodzi o gry, to mówię, to ciężko mi przekonać, ale jednak jak już przekonać mnie, to na długo. Zobaczmy sobie tutaj, mogę to jakoś tak zrobić? Nie mogę dać dużych... A, no. Nie. Chcę zrobić zdjęcie i dać ją na Facebooki. Po prostu, bo każdy jest w swoich łaszkach z pracy. Nieważne. Dobrze, zrobimy sobie zdjęcie. Klikniemy sobie C. Klikniemy sobie to. Dobrze, i poobserwujemy rodzinkę. No to charyzma rośnie, bardzo ładnie. Bardzo fajnie, lubię takie rodzinne spotkania przed telewizorem. O, pizza! Pizza, Jala poszła po pizzę. Boże, to ma minę ta kobieta. Dziewczyno, ogarnij się z tą miną. Zbiję was wszystkich! O, zagłada. Proszę, serio. No, ale seksowniej w tych butach. Gdzie ona idzie? Chyba idzie po pizzę. Dobra, zobaczmy sobie. Alicja, tak, pizza poszła bardzo ładnie. Już się to wzięła od razu. Nie, tak, nie, tak, nie, tak! O, właśnie tak. Alicja, tu jesteś. No, come on, bo ja chcę pizzę, jestem głodna. Tak, no idźmy na... Jej, pizza. Każdy po dwa kawałki pójdzie spać. Jak masz na imię? Lena! Siema, Lena! No proszę, proszę. Mam nadzieję, że moja Lena tak nie skończy jak ty. Czyli będzie kimś więcej niż dostawcą pizzy. Chociaż, żeby nikt się nie obraził, od czegoś trzeba zacząć. Więc wiecie. Dobra. Booker. Zjedz batonik? Nie. Nikt się nie pozwoli, Booker. Bookerze, możesz tu podejść już. Dzieciaczki też mogą tu już podejść. Bo będziemy jeść wszyscy pizzę. Ale bym sobie zjadła taką pizzę, taką wiecie, taką mięsistą, taką nom. Awesome. Bukasz, weź kawałek. Nie! Weź kawałek. Wiecie co? Chyba zrobimy taki mały myk, taki malutki myk zrobimy. Że my gdzieś tutaj mamy. Poza skrzypcami i tym podobnymi rzeczami. Chyba jednak nie mamy już. Ach, torba pieniędzy, żeśmy to nie sprzedali. 40, o, bardzo ładnie. Dobra, nie mamy już tego, niestety. Ale to nic, to się zmieni za chwilkę. Laptopy. Trzeba dać te laptopy w końcu. Dobra, przydałyby się laptopy. Słuchajcie, moim dzieciom też. Tak na szybciutko. Nie. Dobra, to bardziej. Tak na szybciutko. Dobra. Nie mogę na środku postawić, serio? Trudno. Dobra, proszę bardzo. Żeby mi się nie blokowali. Też weź kawałek. Nie, boż, co ja robię? Nie, nie, nie. Czy Booker wziął kawałek? Wziął, super. No to jest jeszcze, szybciutko jest je i się szykujemy potem spania. Będziemy już kończyć, bo już długo ten filmik trwa. Każdy idzie po dwa kawałeczki, proszę bardzo, om nom 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 nom. Lubię jakie zamówimy pizze, są takie, wiecie. Każdy jest zajęty swoim kawałkiem. Każdy żuje, nom 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 nom. Żebyś mi właśnie powiedzieć. Fajnie. Takie rodzinne spotkanko. Brakuje mi tylko... tak, tego mi brakuje. Nie, nie, nie. Może... ale jednak, dobra. Proszę bardzo. Jak ładnie, rodzinnie. Każdy żuje. Alicja, zżułaś? Alicja pójdzie po jeszcze jeden kawałek. Alicja pójdzie po jeszcze jeden kawałek. Tylko coś mi... o, kamerka nie działa. Alicjo, weź kawałek. No, tak wiecie, taka pizza na 8 osób akurat starcza, więc jakby akurat nią. Booker, weź kawałek. Dzieciątka jeszcze jedzą, ale to nic. Nie, ty jeszcze zjesz kawałek, tak. Przykro mi, że będziesz przejedzona, ale zjesz. Jeszcze trzeba się ogarnąć. Wiem, że jest 23 i powinniście już dawno spać bez ogarnięci, no ale cóż. Ty też weźmiesz kawałek. No wiem, przegięłam, już. Kawałek weź zjeść już. Dobranoc, no. O, serio? Co Alicja będzie robić? Co ty czynisz? Jedz pizzę, dobrze. No, zostało nam jeszcze troszeczkę tej pizzy. A nie, nie zostało już nic. Bardzo ładnie. Czyli tak jak myślałam, na 8 osób jest idealnie. No i co? Ja ich tutaj ogarnę. I będziemy się po prostu już żegnać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Troszkę rzeczy żeśmy dzisiaj zrobili. Spójrz wodę, spoko. Weźmiemy spójrz wodę, umyj ręce, umyj zęby. Dobra, wygląd. Troszkę żeśmy dzisiaj rzeczy zrobili, bo i pokoksaliśmy sobie umiejętności i zrobiliśmy parę innych rzeczy. Typu bawiliśmy się na placu zabaw itd., itd. Ja tu jeszcze ogarnę ich, zobaczę te laptopy, może dla dzieci jakieś laptopy byśmy kupili, bo w sumie mamy na to kasę. Partner nam jest potrzebny oczywiście, jakiś biznesowy, ale zobaczymy, co z tego może wyjść ciekawego. Dobra, ja się z Wami żegnam. I oczywiście komentujcie, piszcie co robicie w majówkę, piszcie jak Wy dalej widzicie tą serię, czy no... czy Wam się podoba przede wszystkim. Okej, to tyle na dzisiaj i mam nadzieję, że się jeszcze raz powtórzę, ale mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się. Miłego dnia, życzę, pa pa.